Cześć. Dziś kolejny raz zajmiemy się pytaniem z cyklu Co by było, gdyby? Temat jest dość abstrakcyjny, wręcz nierealny, jednak podczas jego analizy można odkryć dużo ciekawej wiedzy dotyczącej naszej planety. Dlatego też postanowiłem się takiego eksperymentu myślowego podjąć i odpowiedzieć, jak zachowałaby się Ziemia, gdyby się zatrzymała. Zostańcie ze mną do końca, ponieważ wraz z patronem dzisiejszego odcinka, firmą Sal Digital, przygotowaliśmy dla Was konkurs. A teraz zaczynajmy. Ziemia na obrót dookoła własnej osi potrzebuje 24 godzin. Wszyscy to wiemy. Jednak niesie to za sobą pewne konsekwencje. Każdy z nas porusza się razem z planetą. Jeśli stoimy na równiku, to musimy w ciągu doby przebyć 40 tysięcy kilometrów, co daje nam około 1650 km w ciągu godziny. Mieszkańcy innych szerokości geograficznych poruszają się wolniej, jednak i tak są to znaczne prędkości. Zamieszczam Wam wykres, na którym możecie sobie porównać prędkości na różnych szerokościach geograficznych. Specjalnie dla Was wyliczyłem także kilka wartości dla miast europejskich, tak byśmy mieli jakiś ogląd w tym temacie. I tak, w Rzymie poruszamy się z prędkością około 1270 km na godzinę. W Polsce te wartości nadal są wysokie. Co ciekawe, ja stojąc w Krakowie poruszam się o 50 km na godzinę szybciej niż mieszkańcy stolicy. Kolejno jest to dla Krakowa wartość około 1070 oraz dla Warszawy 1020 km na godzinę. Warto byłoby także przywołać jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast. Przykładem może być rosyjski Murmańsk. Jego mieszkańcy poruszają się z prędkością 600 km na godzinę. Im bliżej bieguna, prędkość ta maleje, by w końcu osiągnąć zero. Jeśli staniemy na biegunie, to będziemy się obracać w ten sposób. Tylko oczywiście o wiele wolniej. Gdybym zrobił to prawidłowo, to ten film trwałby 24 godziny. Obracamy się z prędkością 15 stopni na godzinę. Niektórzy mogą zapytać, dlaczego nie czujemy tak znacznych prędkości. Otóż nasze zmysły są czułe na przyspieszanie lub zwalnianie, a nie na samą wartość prędkości. Jeśli jechalibyśmy pociągiem poruszającym się ruchem jednostajnym, zakładamy, że okna są zasłonięte, tory idealnie wyprofilowane i nie słyszymy dźwięków związanych z poruszaniem się, to nie mielibyśmy pojęcia, że się przemieszczamy. Dokładnie tak samo jest w przypadku Ziemi. A co by było, gdyby ona się nagle w jakiś magiczny sposób zatrzymała? Przede wszystkim razem z naszą planetą poruszają się wszystkie inne obiekty. Ludzie, budynki, drzewa, atmosfera czy nawet oceany. Mimo zatrzymania planety to wszystko nadal poruszałoby się na wschód z olbrzymimi prędkościami, o których przed chwilą mówiłem. Byłoby to jak wystrzał z procy. Nawet jeśli znaleźliby się ludzie, którzy przetrwaliby samą zmianę tej prędkości i nie zginęliby podczas nagłego zawalenia się wszystkich miast, to zabiłyby ich potężne huragany. Najsilniejsza wichura w dziejach Ziemi, której myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Śmiercionośna byłaby także potężna fala tsunami. Masy wody nadal poruszałyby się na wschód i spustoszyłyby wszystkie lądy. Dodatkowo należy pamiętać, że płaszcz ziemski jest płynny i on też nadal by się poruszał, co oznacza, że mielibyśmy do czynienia z gigantycznym globalnym trzęsieniem Ziemi, a także z wybuchami wulkanów. Taki scenariusz miałyby szansę przetrwać jedynie mikroorganizmy, choć i tak nie stuprocentowe. Początkowo można by się schronić na biegunach, bo tak jak wspominałem, stojąc tam nie poruszamy się z zawrotnymi prędkościami, jednak tsunami i inne konsekwencje, o których powiem zaraz, nie pozwoliłyby się nam cieszyć długim życiem. Oczywiście taka katastrofa nie jest możliwa. Ziemia sama z siebie nie może się nagle zatrzymać. Ewentualnie ruch obrotowy może spowolnić jakaś kosmiczna kolizja z olbrzymim ciałem niebieskim. Tak przypuszczalnie potoczyła się historia Wenus. Dzień na Wenus jest dłuższy niż rok na tej planecie. Jednak w przypadku takiego scenariusza sama kolizja jest już zagładą życia na Ziemi.
Powiedziałem, że Ziemia nie może się nagle zatrzymać, jednak to nie oznacza, że jej ruch obrotowy nie może zwolnić. I dzieje się tak na przestrzeni miliardów lat. Ruch Ziemi i Księżyca jest ściśle ze sobą powiązany. Jest to układ dwóch ciał krążących wokół wspólnego środka masy. Ja ten temat rozwijałem w filmie pod tytułem Dlaczego Księżyc oddala się od Ziemi? I teraz nie będę tłumaczył całkowicie, jak to przebiega. Jednak warto zwrócić uwagę, że 4,5 miliarda lat temu obrót Ziemi dookoła własnej osi trwał zaledwie 5 godzin. W Devonie 400 milionów lat temu doba trwała mniej więcej 22 godziny i możemy się spodziewać, że w przyszłości ruch obrotowy naszej planety również zwolni, być może do takiej wartości, że doba będzie trwała rok. Aczkolwiek jest to kwestia wielu miliardów lat i zanim to nastąpi, to już dawno Słońce, jakie znamy, przestanie istnieć. Jednak jakie byłyby konsekwencje, gdyby zatrzymanie ruchu obrotowego trwało nie kilka sekund, tylko kilkaset albo kilka tysięcy lat, tak by nie było efektu wystrzelenia wszystkiego z procy? Bo konsekwencje też by były i to dość znaczące. Po pierwsze, Słońce wschodziłoby i zachodziło raz na pół roku. 6 miesięcy trwałby dzień i 6 miesięcy noc. Druga sprawa to brak pola magnetycznego. Jeśli Ziemia się nie obraca, to nie jest ono wytwarzane i nie jesteśmy chronieni przed szkodliwym promieniowaniem. Musielibyśmy zejść pod Ziemię, bo na jej powierzchni nie dałoby się żyć. No i jest jeszcze jedna istotna sprawa. Otóż świat i ułożenie kontynentów całkowicie by się zmieniło. Jak zapewne wiecie, Ziemia przyjmuje kształt elipsoidy i jest spłaszczona na biegunach. Odległość od powierzchni oceanu do środka ciężkości Ziemi na równiku jest 21,4 km większa niż ta sama odległość na biegunach. Jednak mimo, że woda powinna się zbierać w punktach położonych najniżej, czyli na biegunach, to przez obrót planety i siłę odśrodkową przemieściła się częściowo na równik. Poziom światowego oceanu ustalił się zgodnie ze stanem równowagi pomiędzy siłą grawitacji a siłą odśrodkową. Jednak jeśli siła odśrodkowa zacznie zanikać, a tak właśnie wynika z naszych założeń, to w okolicach biegunowych powstaną dwa polarne oceany. Natomiast wzdłuż równika jeden globalny kontynent, po którym można by okrążyć Ziemię. Co ciekawe, większość Europy, w tym Polska, znalazłyby się pod wodą. Pamiętam, że jak przygotowywałem odcinek o Ziemi Śnieżce, to próbowałem zasymulować na różnych planetach w programie Universe Sandbox, jak wyglądałby kontynent położony na równiku, otoczony globalnym oceanem. Chodziło mi wtedy o zrobienie mini animacji Rodini. Takim ciałem okazała się Ceres. Kiedy zalałem ją wodą, to wyglądała właśnie tak, jak widzicie na ekranie i podobnie wyglądałaby Ziemia, gdyby doszło do zatrzymania ruchu obrotowego. Przygotowując się do tego odcinka, próbowałem zasymulować także zatrzymanie się Ziemi. Jednak skutki nie są takie, jak powinny być. Program traktuje planetę jak kulę i nie da się wprowadzić jej spłaszczenia na biegunach. Tak więc, kiedy zatrzymywałem obrót, planeta mi zamarzała, zamiast przemieścić masy wody na bieguny, no i Księżyc nie spadał na Ziemię. A spaść powinien, ponieważ odpowiada za to zasada zachowania momentu pędu. Tutaj jeszcze raz odsyłam Was do materiału o oddalającym się Księżycu. Dzięki za obejrzenie tego materiału, a teraz wszystkich zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Firma Sal Digital, zajmująca się produkcją fotografii, zapewniła dla zwycięzcy kupon o wartości 400 zł na fotoobraz. Tego typu fotoobraz. Oczywiście zwycięzca może sobie go sam zaprojektować i wybrać, co się ma na nim znaleźć. Pełna dowolność. Ja posiadam także inne produkty od Sal Digital i ręczę, że są to artykuły najwyższej jakości. Co trzeba zrobić, by taki fotoobraz dostać? Przekonaj mnie w komentarzu, że to właśnie Ty powinieneś wygrać. Możesz opisać, co umieścisz na swoim fotoobrazie lub komu go podarujesz. Spośród komentarzy wybiorę ten najbardziej kreatywny. Zachęcam także do zapoznania się z dokładniejszymi zasadami przyznawania nagrody. Umieściłem je w przypiętym komentarzu. Piszcie swoje odpowiedzi. Dzięki, do zobaczenia.